starły się dwie największe armie średniowiecznej Europy. Polsko-litewska, środkowoeuropejska i zakonu krzyżackiego, zachodnioeuropejska. Po trwającej niemal pół doby bitwie zwyciężyło rycerstwo polsko-litewskie. Dziś wielu zadaje sobie pytanie, czy jest sens wracać do wydarzeń sprzed 607 lat. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że naszym narodowym obowiązkiem jest zachować pamięć tego wielkiego zwycięstwa, w wyniku którego Polska stała się silnym i niezależnym państwem europejskim. Historia narodu jest jak klepsydra. Wysypują się z niej niczym ziarenka piasku dni naszej współczesności. Polskie rycerstwo spod Grunwaldu, z wielkim strategiem i politykiem królem Władysławem Jagiełłą na czele, niewątpliwie są najszlachetniejszymi, najbardziej trwałymi ziarnami naszej historycznej tożsamości. Zapraszam wszystkich na uroczystości związane z obchodami rocznicy bitwy pod Grunwaldem. W dniu dzisiejszym odbędzie się uroczysty apel grunwaldzki, który będzie jednym z punktów obchodów 607. rocznicy zwycięskiej bitwy. Witam Państwa bardzo serdecznie. W dniu dzisiejszym odbędzie się uroczysty apel grunwaldzki, który jest jednym z punktów obchodów 607. rocznicy zwycięskiej bitwy. Dowódcą uroczystości jest podpułkownik Wojciech Łączyński. Całość uświetni nam orkiestra wojskowa z Elbląga pod batutą tambur majora starszego chorążego Jacka Buczka. Apel harcerski poprowadzi harcmistrz Dariusz Anaszewicz. Za chwilę dowódca uroczystości, podpułkownik Wojciech Łączyński, złoży meldunek podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej panu profesorowi Wojciechowi Fałkowskiemu o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu. Następnie podsekretarz stanu dokona przeglądu pododdziałów i przywita się z żołnierzami i harcerzami. Na prawo! Chodź! Dowódca batalionu dowodzenia, podpułkownik Łączyński, melduje kompanię honorową 15. Igrzyskiej Brygady Zmechanizowanej, poczty sztandarowe, pododdziały harcerzy do uroczystości 607. rocznicy Bitwy Grunwaldzkiej. Czołem żołnierze i harcerze! Pododdziały, ostrość! Pododdziały, zwłaszcza! Prosimy teraz Jagiełłę z rycerzami,
czci u nas dostatek, ale i te dwa przyjmiemy jako wróżbę zwycięstwa. Niech wygra lepszy. Wszyscy do obozu, przygotować się do bitwy. Za chwilę przed trybunę wbiegnie sztafeta 15. Brygady Zmechanizowanej. Oddaję głos panu Piotrowi Wiśnińskiemu ze stowarzyszenia Brodnica Biega. Jest to nasza druga sztafeta. Proszę. Witamy. Panowie, proszę się obrócić w drugą stronę, żeby nas widownia widziała. Dziękuję bardzo. Szanowni goście, panie wójcie, witam pana ministra również. Przepraszam, może kolejność nie taka, ale my jako członkowie grupy Stowarzyszenia Brodnica Biega mamy zaszczyt po raz ósmy być na tym zacnej uroczystości. Nasza brodnica, powiem szczerze, stała co prawda po drugiej stronie bitwy, a my jako zadośćuczynienie chcemy czynić to już od 8 lat. Chcemy w ten sposób, żeby państwa zadowolić, żebyśmy naprawiali te błędy. Chcemy ten nasz wysiłek, nasz trud, te 130 km, które są tam wypisane na koszulce, od 5 rano biegliśmy tu po to, żeby stawić się właśnie na polach grunwaldzkich. Panie wójcie, chcielibyśmy tu panu podziękować za tą wspaniałą organizację, za zaproszenie, za wszystko, co pan robi tutaj względem społeczeństwa. Chcemy wręczyć skromny upominek. Jest tutaj tym wszystkim, Maju, proszę cię, pokaż panu wójtowi. Jest nasz brodnicki anioł, który chcielibyśmy panu przekazać. Anioł Brodnicki, który niech strzeże Grunwaldu jak Pan Bóg nieba. I chcielibyśmy serdecznie podziękować za to wszystko, co tutaj się dzieje. Dziękujemy państwu za możliwość zaistnienia. Brodnica serdecznie pozdrawia. Za 2 lata będziemy mieli 10 lat biegania. Mam nadzieję, że pan wójt wytrwa i życzymy panu wszystkiego dobrego, żebyśmy się spotkali za 2 lata. Dziękuję serdecznie. Życzymy panu tego z całego serca. Jest pan wspaniałym człowiekiem. Za chwilę odbędzie się ceremonia podniesienia flagi państwowej na maszt. Podczas podniesienia flagi państwowej zostanie odegrany hymn państwowy. Pododdziały, marsz! Pododdziały, na prawo, marsz! Odrzut flagowy, marsz! Do podniesienia flagi państwowej, marsz! Podniesienia flagi państwowej dokona poczet flagowy wystawiony przez batalion dowodzenia w składzie. Dowódca pocztu, sierżant Grzegorz Pali. Flagowy, sierżant Michał Popiński. Asysta, kapral Dawid Ostrowski.
oczy! Za chwilę zostanie odegrana najstarsza polska pieśń religijna. Bogu Rodzica. O zabranie głosu wójta gminy Grunwald, pana Henryka Kacprzyka. Szanowni zebrani, jako wójt gminy Grunwald serdecznie witam w imieniu własnym oraz samorządu gminnego wszystkich przybyłych na uroczystość obchodów 607. rocznicy Bitwy Grunwaldzkiej. Bitwa pod Grunwaldem, jedna z największych bitew średniowiecza, pozostawiła trwały ślad w pamięci historycznej narodów, których przedstawiciele wzięli w niej udział, a więc przede wszystkim Polaków, Litwinów oraz innych państw Europy. Dzisiaj po ponad 6 stuleciach jako członkowie Unii Europejskiej rozwijamy coraz ściślejszą pokojową współpracę, a w naszych relacjach dominuje poczucie ogólnoeuropejskiej wspólnoty. Współpraca ta polega również na poszanowaniu historycznej tożsamości i dziedzictwa kulturowego każdego z członków Unii. Uczestnikom obchodów tej wielkiej rocznicy życzę wielu niezapomnianych przeżyć związanych z inscenizacją bitwy oraz umocnienia ducha patriotycznego. Raz jeszcze serdecznie Państwa witam. Serdecznie wszystkich przybyłych gości. Pana ambasadora Republiki Litewskiej w Polsce, doktora Sarunasa Adomavičiusa. Podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, pana Fałkowskiego Wojciecha. Witam panią Bogusławę Orzechowską, senatora Rzeczpospolitej Polskiej. I wszystkich przybyłych parlamentarzystów. Witam pana Gustawa Marka Brzezina, marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Witam pana Sławomira Sadowskiego, wicewojewodę warmińsko-mazurskiego. Witam pana doktora Szymona Dreja, dyrektora Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Witam panią Małgorzatę Sinicę, naczelnika ZHP wraz z władzami i harcerzami. Witam Jego Ekscelencję Edmunda Piszcza, arcybiskupa seniora archidiecezji warmińskiej.
Witam wiceprezydenta miasta Olsztyna, pana Jarosława Słomę. Witam generała brygady Marka Sokołowskiego, dowódcę 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Witam harcmistrza Krzysztofa Dudzińskiego, zastępcę naczelnika ZHP. Witam harcmistrza Dariusza Supę, przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego. Witam radnych województwa, przedstawicieli samorządów, służb wojewody, generałów, komendantów i wszystkich przybyłych gości. Poproszę o rowerzystów o opuszczenie w tej chwili Placu Apelowego. Sztafety biegaczy też. Proszę o zabranie głosu marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, pana Gustawa Marka Brzezina. Szanowni państwo parlamentarzyści, panie ministrze, panie wojewodo, ekscelencjo panie ambasadorze, szanowni państwo samorządowcy, panowie generałowie, komendanci, szanowni państwo, droga młodzieży. Jest nam bardzo miło gościć państwa na wzgórzach Grunwaldu, w regionie Warmii i Mazur. Po raz kolejny będziemy świadkami inscenizacji jednej z największych polskich zwycięstw w historii, które od wieków autentycznie jednoczy Polaków, będąc symbolem chwały i potęgi polskiego oręża, źródłem naszej narodowej dumy i pamięci. Doceniając uniosłą rolę grunwaldzkiego zwycięstwa w historii Polski i Europy, samorząd województwa co roku angażuje się w organizację uroczystości. Chcemy pielęgnować pamięć bitwy, ale też promować Grunwald oraz Warmię i Mazury, które w ostatnim dziesięcioleciu rozwijają się społecznie, infrastrukturalnie i gospodarczo jak nigdy dotąd. Angażując środki i siły w rozwój gospodarczy, w nowoczesność, nie zapominamy o kultywowaniu naszego wspaniałego dziedzictwa kulturowego. To nasz obowiązek wobec poprzednich i następnych pokoleń. Najlepszym tego przykładem są właśnie Dni Grunwaldu. W pierwszym etapie zmieniliśmy całe otoczenie pól grunwaldzkich. Towarzyszyły temu atrakcyjny i nowoczesny zamysł, aby wytworzyć wokół wydarzeń grunwaldzkich dobrą, niecodzienną atmosferę. I tak właśnie wspólnie z samorządem gminy Grunwald, bractwami rycerskimi oraz muzealnikami z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem zbudowaliśmy markę tego miejsca jako jedną z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych wizytówek Warmii i Mazur. Dzisiaj Grunwald żyje turystycznie, historycznie, naukowo i sportowo. Ma swoje grupy rekonstrukcyjne i rycerskie, które z mistrzostw o randze europejskiej i światowej wracają z medalami. Tak było również w tym roku na Mistrzostwach Świata w Danii. Szanowni państwo, nadszedł czas na kolejny krok. Samorząd województwa podjął starania o to, by w Grunwaldzie powstał nowoczesny obiekt o randze ponadregionalnej, na miarę grunwaldzkiej glorii. Chcemy, żeby to miejsce tętniło życiem przez cały rok. Projekt rozbudowy muzeum został zapisany w kontrakcie terytorialnym, a wniosek o dofinansowanie przeszedł właśnie pozytywną ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Naszym zamierzeniem i ambicją jest, by w Grunwaldzie powstało nowoczesne, całoroczne centrum muzealne. Dzięki temu pola grunwaldzkie zaistnieją nie tylko jako miejsce bitewnych zmagań, ale jako wspólne europejskie dziedzictwo, jako europejska stolica rycerstwa. Bo jakże inaczej nazwać miejsce, do którego ściągają przedstawiciele ruchu rycerskiego z całej Europy. Serdecznie witam zatem i pozdrawiam rycerzy z Węgier, Włoch, Niemiec, Bułgarii, z Litwy, Ukrainy i Finlandii, z Serbii, Białorusi, Danii, Wielkiej Brytanii i Czech. Witam rycerstwo z całej Polski.
Nie sposób wyobrazić sobie dni Grunwaldu bez obecności wojska i harcerzy. Dziękuję dowództwu i żołnierzom 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej imieniem Zawiszy Czarnego za udział w dzisiejszych uroczystościach. Dziękuję wszystkim zastępom harcerzy za trwanie w tradycji grunwaldzkiej, która od lat jest nieodłączną częścią waszej służby i serdecznie was pozdrawiam. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w organizację Dni Grunwaldu na czele z panem wójtem. Państwu gratuluję konsekwencji i ogromnego rozmachu, z jakim co roku organizujecie inscenizację bitwy. Dziękuję chorągwiom rycerskim. Dzięki waszej pasji i wysiłkowi rokrocznie uczestniczymy w żywej lekcji historii Polski i Europy. Dziękuję służbom mundurowym, dzięki którym uroczystości grunwaldzkie co roku przebiegają sprawnie i bezpiecznie. Za chwilę na grunwaldzkim polu rozegra się rekonstrukcja bitwy. Inscenizacja z pewnością dostarczy wielu wrażeń i sprawi, że zarówno jej uczestnicy, jak i widzowie na chwilę przeniosą się w klimat średniowiecznej Europy. Życzę państwu dobrej zabawy, niezapomnianych przeżyć. Wierzę, że za rok ponownie się spotkamy, by grunwaldzkiej tradycji stało się zadość. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy. Za chwilę głos zabierze podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, profesor Wojciech Fałkowski. Panie burmistrzu, pani senator, panie wojewodo, panie marszałku, szanowni państwo, żołnierze i oficerowie, druhny i druhowie, wszyscy tutaj zebrani. Dzisiejsze wydarzenie, dzisiejsza rocznica jest istotna dla wszystkich tu zebranych, którzy tu przybyli, żeby pamiętać, co się wydarzyło ponad 6 wieków wstecz. Jest to również rocznica, o której pamiętają historycy i o której uczymy się z podręczników szkolnych. Ale przede wszystkim jest to rocznica wydarzenia, które było być albo nie być dla Korony Polskiej. Była to bitwa, jedna z licznych, ale jednocześnie jedna z najważniejszych, które decydowały o losach państwa, narodu i całego regionu. Dominacja Zakonu Krzyżackiego, chyba najlepiej zorganizowanego państwa ówczesnej Europy, mogła się tylko utrwalić, gdyby zwyciężyli. Podległość Korony Polskiej mogła tylko stać się widoczna i dotkliwa, jeżeli bitwa byłaby przegrana. I to, co się wydarzyło na polach grunwaldzkich, przeszło do legendy, przeszło nie tylko do historii, ale stało się symbolem zwycięstwa ducha i organizacji państwa polskiego i wojska polskiego. Bo jeżeli możemy mówić o jakiejś dacie, kiedy pospolite ruszenie przekształca się w jednolitą armię, ożywioną jednym duchem, prowadzoną jednym dowództwem i kierowaną jednym przywództwem politycznym, to właśnie jest to rok 1410. I wtedy to zwycięstwo stało się również symbolem trwania i wielkości państwa polskiego. To właśnie ten dzień król Jagiełło ogłosił pierwszym polskim świętem państwowym. To był dzień, który miał być traktowany jako symbol dla państwa, dla administracji królewskiej i dla wszystkich, którzy to państwo tworzyli. A jednocześnie na tych polach wykuło się najważniejsze, najbardziej bitne i najbardziej honorowe rycerstwo koronne. To właśnie Zawisza Czarny z Garbowa stał się symbolem honoru, solidności i waleczności. I po dziś dzień mówimy polegać jak na Zawiszy. I po dziś dzień on staje się patronem jednostek wojskowych, Wojska Polskiego. I po dziś dzień, panie i panowie, wspominamy tę chwilę, kiedy na tych polach zachwiała się
wielka chrągiew koronna. Już rycerstwo słabło. Już Litwa była w odwrocie. Już całe skrzydło było odsłonięte. I wtedy chorągiew koronna zaczęła być zagrożona przejęciem, odebraniem, zwycięskim okrzykiem kufców krzyżackich. To rycerstwo koronne rzuciło się do obrony i obroniło tę chorągiew. I to jest symbol tego, jak później wiele lat po zwycięstwie grunwaldzkim chorągiew koronna się chwiała. Byt państwowy był zagrożony. Naród polski był na drodze do wyniszczenia albo zniszczenia całkowitego. Przyszły rozbiory, przyszły klęski, ale chorągiew koronna, chorągiew polska trwała. Trwała, ponieważ był duch narodowy, ponieważ pamięć zwycięstwa i honor Wojska Polskiego trwał mimo wszelkich przeciwności. Mimo przeciwności dwóch śmiertelnie groźnych w ostatnim stuleciu. W 1920, kiedy nawała bolszewicka szła na Europę i Bitwa Warszawska rozstrzygnęła o losach Polski i całego regionu. I wreszcie 20 lat później, kiedy dokonał się czwarty rozbiór Polski między Związkiem Sowieckim i Niemcami hitlerowskimi. Które w latach, dziesiątkach lat, które później przyszły po tym zniewolenia dominacji komunistycznej. Chorągiew Polska trwała w sercach. Chorągiew koronna była wspominana. To, jak była broniona pod Grunwaldem, okazało się później trwałym symbolem ducha i wytrwania wszystkich pokoleń Polaków. Dzisiaj mówimy o tym przy okazji również zabawy. Przy okazji zgromadzenia, które będzie inscenizacją. Ale ta inscenizacja przypomina o wartościach niezbywalnych, które muszą trwać i które są na sztandarach wojskowych po dziś dzień. Bóg, honor, ojczyzna. To się wykuwało 6 wieków wstecz. To trwa nadal i jest naczelną wartością nas wszystkich. Dziękuję bardzo. Wicewojewoda warmińsko-mazurski pan Sławomir Sadowski. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo parlamentarzyści, posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, szanowny panie ministrze obrony narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, szanowny panie marszałku województwa warmińsko-mazurskiego, Szanowna Ekscelencjo, panie ambasadorze, szanowny panie wójcie, przedstawiciele służb mundurowych, szanowni naczelnicy ZKP, a także przedstawiciele Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, harcerki, harcerze, zuchy, bo widzę też tutaj stoją, bractwa rycerskie, rycerze, dwórki, a także wszyscy zaproszeni tutaj goście. Dużo by było mówić o Grunwaldzie, ale trzeba zacząć od tego, że jest to kultywowanie tradycji narodowej. Przez wieki ona trwała, wspominał o tym pan minister. To jest także kultywowanie tożsamości i pamięci narodowej. Pamięci narodowej, która odgrywa bardzo ważną rolę w życiu każdego państwa, w życiu narodu, w życiu społeczeństwa. Naród, który jest pozbawiony pamięci, przestaje być narodem. Rocznica wielka, jedna z największych bitew średniowiecza, która się odbiła szerokim echem w Europie, która starła tutaj w proch potęgę i pychę państwa krzyżackiego, które zagrażało od sprowadzenia właściwie przez Konrada Mazowieckiego od 1226 roku. Stroną wokół krzyżaków była Unia Polsko-Litewska,
14 sierpnia 1385, a także zagrożenie. Zakon krzyżacki zagrażał zarówno ziemiom polskim, można podawać przykłady, a także Litwie i sojusznikom. To tutaj właśnie nastąpił przełom, bo to był przełom. Ta bitwa grunwaldzka stanowiła przełom. W dotychczasowych relacjach polsko-litewsko-krzyżackich. Od tego momentu nastąpiła dezintegracja państwa, powolna co prawda, państwa krzyżackiego. Bitwa, które zwycięstwo umacniało też, dowodziło, że było doniosłe i miało swoją wagę, jeżeli chodzi o współdziałanie w tym momencie Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. To był taki bardzo znaczący moment. Różnie te relacje się przedstawiały. Nie czas o tym, aby może mówić. I również wzmacniała poczucie, uczucia i postawy patriotyczne. Przez wieki, tu pan minister podawał, znajdowało to odzwierciedlenie przede wszystkim w tradycji wojskowej, militarnej, ale także znajdowało to odzwierciedlenie w sztuce, w literaturze, w malarstwie i wielu innych dziedzinach. I wreszcie trzeba powiedzieć, że wzrastała wtedy rola Korony Polskiej. Następcem też była Unia w Horodle w 1413, która mówiła o obronie przed najeźdźcami krzyżackimi i proponowała wspólną obronę. To było dalsze umocnienie. Były jeszcze wojny i ta dezintegracja, o której wspomniałem, ona następowała. Przed bitwą jeszcze Związek Jaszczurczy, Szlachty Chełmińskiej, 1440 rok, to już, prawda, Jagiełło nie żył. Wtedy był Warnęczny, jego syn. Związek Pruski, wreszcie inkorporacja 6 marca 1454. Buntowały się stany, mieszczaństwo, szlachta w państwie zakonnym. I wreszcie, szanowni państwo, ja już będę kończył powoli, bo nie chciałbym zbyt długiego wywodu historycznego robić. Mamy wojnę trzynastoletnią. Wojnę trzynastoletnią prowadzono wielkim kosztem, ale drugi pokój toruński, bo pierwszy w zasadzie on tam był, nie wykorzystywał tego zwycięstwa. Nie był odbiciem tego zwycięstwa naszego, wspólnego zresztą. 19 października 1466 roku wielki mistrz musi przenieść stolicę do Królewca, do Königsbergu. Odzyskujemy wreszcie Pomorze Gdańskie, utracone przez Łokietka jeszcze w 1309. Co prawda oni rok wcześniej Gdańsk zajęli. Krzyżacy. I Pomorze Gdańskie, Warmię, Świętą Warmię, Ziemię Michałowską, Chełmińską, wreszcie wielki mistrz musi składać hołd. A więc to też jest właśnie rezultat bitwy grunwaldzkiej, która żyła w pamięci, jak już tutaj było mówione, społeczeństwa polskiego, narodu polskiego. Musimy kultywować wielkie wydarzenia w życiu narodu, ale też musimy kultywować wielkie postacie. Tu pan minister wspomniał o Zawiszy Czarnym z Garbowa. I mamy tutaj, wczoraj byłem na święcie, 15 lipca, 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana, wczoraj obchodziła święto. Uczestniczyłem tam. I to jest również harcerze. No przecież pan minister też mówi, polega jak na Zawiszy Czarnym. Chyba najbardziej znany polski rycerz, znany z honoru, świetny dyplomata. To on pokonał Jana Aragońskiego, już na koniec, już tak powiem, w 1415 roku. Był świetnym dyplomatą, no zginął, żył tylko 58 lat.
Szanowni Państwo, kończąc już, pan marszałek wspominał właśnie tutaj, ile to jest robione. I będzie muzeum wreszcie. Wspólnie tutaj, jeszcze byłem w Sejmiku, zrobiliśmy komisję wyjazdową, jednogłośnie jest szansa, żeby to nowe, wspaniałe muzeum powstało. Wkrótce. Życzę Państwu, tu wszystkim obecnym, wrażeń dużo, przeżyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego, co się w życiu może zdarzyć dla wszystkich. Dziękuję bardzo za uwagę. Się apel harcerski. Harcerstwa Polskiego. Grunwald, pole bitwy 15 lipca 2017 roku. Rozkaz grunwaldzki. Oddziały drużyny. Spocznij! Druhny i druhowie, członkowie wspólnoty drużyn grunwaldzkich. Historyczny Grunwald, największa wiktoria, jaką w średniowieczu jedno państwo ówczesnej polityki zagranicznej, doktryny wojennej, sprawdzian zasobności państwa i mądrości rządzących. Historyczny Grunwald, obok innych momentów chwały, stał się też ostoją polskości, symbolem przetrwania w czasie, kiedy Polski nie było na politycznej mapie Europy. Z historycznego Grunwaldu czerpiemy inspiracje, jak wychowywać teraz, w wielokulturowym otoczeniu, w czasie przewartościowania podstawowych zasad międzyludzkiego i społecznego życia. Grunwald daje nam wyraźną wskazówkę. Harcerskiego to jest tak głównie za sprawą historycznego Grunwaldu. Grunwald historyczny przerodził się we współczesny ruch wychowawczy wewnątrz Związku Harcerstwa Polskiego. Przerodził się we wspólnotę drużyn grunwaldzkich. Wychowanie obywatelskie, patriotyzm, szukanie historycznych korzeni zawsze były znakami rozpoznawczymi wspólnoty. Znakami mocnymi, wyraźnie wskazującymi kierunek służby i wychowania harcerza świadomego, dobrze znającego swoje otoczenie lokalne i regionalne. Pamiętając o historycznych znakach oraz 26-letnim dorobku wspólnoty drużyn grunwaldzkich, podążajcie dalej grunwaldzkim szlakiem. Szlakiem odkrywania dziedzictwa narodowego, historii, kultury i przyrody. Szlakiem współpracy w zastępie, drużynie oraz szlakiem indywidualnego rozwoju każdej i każdego z Was. Na wniosek przewodniczącej wspólnoty drużyn grunwaldzkich po realizacji zadań grunwaldzkich w roku harcerskim 2016-2017 przyznaję tytuł i odznakę drużyny grunwaldzkiej. Drużyną według załączonego wykazu. Pod oddziały drużyny. Baczność! Czuwaj! Podpisał harcmistrz Małgorzata Sinica, naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego. Pod oddziały drużyny. Spocznij! Drużyna sztandarowych, spocznij! O wręczenie odznak grunwaldzkich proszę zastępcę naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego drucha harcmistrza Krzysztofa Budzińskiego, przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego drucha harcmistrza Dariusza Supę,
tył, zwrót. Pierwszy szereg 3. Pod oddziały drużyny Baszość. Grunwaldzkie, Wicin. Pod oddziały drużyny Spaszni. Warmińsko-Mazurskiego pod chorągwią krzyżacką Świętego Jerzego. Mazowieckiego pod chorągwią księcia mazowieckiego Janusza. Środkowej Polski pod wielką chorągwią ziemi krakowskiej. Wielkopolskiego pod chorągwią kaliską. Śląskiego pod chorągwią podstolego krakowskiego Gniewosza z Dalewic. Stajemy w obliczu podsumowania zadań programu Quo Vadis. Harcerze, kawalerowie kapituły rycerstwa polskiego, przed chwilą odebraliście w historycznym miejscu tytuły grunwaldzkie, nawiązujące do reguły rycerskiej. Służbie stanu swojego, harcerze braćmi są, a braterstwo owo siłę i dumę rodzące źródłem czci i honoru rycerskiego się stawia. Jakoż nie ma godniejszego stanu ludzkiego serca i ducha, który by bardziej powołany był w godności swojej. Zacność rodzić, miłość ojczyzny krzepić i sumienność powołania swego sprawować. Bo też wiadomym jest, iż człowiek dumny, honorem się kierujący, szacunku dla siebie potrzebuje. I by na ten szacunek zasłużyć, w życiu swojem wedle zasad reguły świętej, rycerskiej podąża. Przeto winien harcerz pamiętać, kim jest i zważać na to, co jego stan oznacza. Pomnieć, że komu więcej poruczono, od tego więcej wymagać będą. Na słowie harcerza polega jak na zawiszy. Czuwaj, przewodnicząca ogólnopolskiego ruchu programowo-metodycznego Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich, harcmistrzyni Dorota Jeżowska-Olszewska. O zabranie głosu proszę zastępcę naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego, druha harcmistrza Krzysztofa Budzińskiego. Szanowni Państwo, druhny i druhowie, to jest świadectwo tego, że wspólnota drużyn grunwaldzkich, wszystkie drużyny, które na co dzień pracują i pełnią swoją służbę w całej Polsce, poprzez te wici deklarują swoją gotowość do wychowywania i pełnienia służby ojczyźnie. To wy każdego dnia na każdej zbiórce udowadniacie, że tradycje rycerskie nie mają prawa zaginąć. I te odznaki świadczące o tym, że wasze drużyny i gromady uzyskały miano drużyny grunwaldzkiej na kolejny rok, są niczym rycerskie pasowane. Dziękuję wam za to i proszę, abyście nadal trwali w tej służbie. Czuwaj! Cześć! Hymn Związku Harcerstwa Polskiego. Panie ministrze, panie wojewodo, panie ambasadorze, panie i panowie senatorowie, posłowie, wszyscy gospodarze i goście zgodnie z urzędem. Mam przyjemność w imieniu pana marszałka senatu odczytać list. Przyjechaliśmy tu z grupą senatorów prosto po posiedzeniu,
i senatorowie wraz z rodzinami mają okazję obejrzeć to piękne wydarzenie 607. rocznicy zwycięstwa Polski nad rycerstwem krzyżackim. To wydarzenie ma szansę bytu dzięki rycerzom, dzięki harcerzom, dzięki żołnierzom i dzięki wszystkim gościom, którzy tu są. Także niestety pan marszałek bardzo się cieszył, że może tu przyjechać, ale obowiązki spełniane w państwie uniemożliwiły mu dzisiejszy przyjazd. Dlatego pozwólcie państwo, że w jego imieniu odczytam list. Harcmistrz Małgorzata Sinica, naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego. Szanowna pani harcmistrz, szanowni państwo, po raz kolejny przybyliście tu państwo tak licznie, by świętować kolejną 607. rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Tradycja obchodzenia tej rocznicy sięga 1411 roku, gdy to król Jagiełło polecił urządzanie dziękczynnych procesji w Krakowie dla uczczenia zwycięstwa. Od blisko 20 lat święto to przybrało swoją obecną formę spotkań miłośników historii, turniejów sportowo-wojskowych, urządzenie obozu rycerskiego i wielkiego jarmarku rzemieślników oraz najbardziej emocjonującego wydarzenia, jakim jest inscenizacja bitwy. W 1410 roku sprzymierzone rycerstwo polskie, litewskie, z Pomorza, Śląska i krajów Europy Zachodniej pod dowództwem Władysława Jagieły pokonały w wielkiej bitwie wojska zakonu krzyżackiego, łamiąc jego potęgę. Było to wydarzenie o wielkim znaczeniu w historii Europy. Pola grunwaldzkie były i są świadkiem chwały polskiego oręża, początkiem potęgi dynastii Jagiellonów i jej znaczenia w Europie. Gest króla, który polecił odnaleźć i z honorami odesłać ciała poległego mistrza i ważniejszych braci przeciwnikowi, nadał polskim tradycjom wojskowym wymiar najwyższej szlachetności. Niech pamięć o tej bitwie nadal towarzyszy naszym dziejom i będzie dla nas zobowiązaniem do przestrzegania reguł i zasad nawet w czasach wojny. Pamięć o bitwie grunwaldzkiej poruszała wyobraźnię pokoleń polskich artystów. Poruszała też serca polskich patriotów zaangażowanych w walkę o niepodległość. Polska kultura obfituje w wybitne dzieła poświęcone tym już odległym wydarzeniom. Wiele drużyn harcerskich nosiło w przeszłości, ale też teraz nosi imię Zawiszy. Rycerza, który brał udział w bitwie i przeszedł do historii. Harcerze odgrywają wielką rolę w organizacji obchodów rocznicy bitwy grunwaldzkiej. Na pomoc, zaangażowanie, doskonałą organizację harcerzy można liczyć i można polegać na nich, jak na Zawiszy. Wszystkim organizatorom bardzo dziękuję za wielki wysiłek poświęcony na rzecz dzisiejszego jubileuszu, uczestnikom, gościom zagranicznym, obecnym w tym miejscu, składam serdeczne życzenia miłego spędzenia czasu. Z poważaniem, Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę o złożenie kwiatów delegację Ministerstwa Obrony Narodowej. Pana profesora Wojciecha Fałkowskiego z panem generałem dywizji Markiem Sokołowskim, dowódcą 16 dywizji zmechanizowanej.
proszę o złożenie kwiatów pana wicewojewody Wanisława Mazurskiego, Sławomira Mazurskiego. Panowie. Delegacji harcerzy przewodniczy druhna Małgorzata Sinica. Proszę pana wiceprezydenta Olsztyna Jarosława Słomę o złożenie kwiatów pod pomnikiem. Zapraszam warmińsko mazurskiego komendanta wojewódzkiej straży pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej, starszego brygadiera Mirosława Wołowicza. Proszę o złożenie kwiatów ambasadora Republiki Litewskiej w Polsce, doktora Sarunasa Adamowiciusa. Thank you.
batalion dowodzenia. Kompania prowadzi się do linii bardzo szanowni. Skład pocztów pocztów, dowódca pocztów, młodszy porąży według Wereza. Standardowy, młodszy porąży Mariusz Piotrowicz. Asysta, kapral Daniel Kowański. Przed państwem dowódca standardowy 3 punktów w pełnym skończym składzie. Dowódca pocztów, starszy Ciesia Kowal Karolski. Standardowy, starszy kapral Paweł Szynkow. Ten bardzo dobry reprezentacyjna prowadzi karki Marusia Błoński. Poseł standardowy porąży Marińskie Mazurskie. Dowódca Szpik Hubert Nowicki. Porąży Szpik Mateusz Szpiklak. Asysta Rafał Wolfiwa. Poseł standardowy porąży Duży Grunwald. Wielka Aleksandra Bobrowska. Porąży Samarytanka Radzecka Krzysztof. Asysta przewodnicza Martyna Onyszka. Miasto Warmińsko-Mazurskie. Marcisz Maciej Marcina. Miasto Wielkopolska. Marcisz Krzysztof Chodziak. Miasto Mazowieckie, przewodniczka Jolanta Świerczewska. Miasto Śląskie, Marcin Grzegorz Kubyra. Te sprawy zamyka Miasto Środkowa Polska, przewodnik Miłosz Marciński. Panie ministrze, melduję zakończenie uroczystości. Na zakończenie uroczystości serdecznie Państwa zapraszam do odwiedzenia stanowisk promocyjnych oraz skosztowania wojskowej grochówki. Stanowiska promocyjne wystawiła 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana oraz zaprzyjaźnione instytucje mundurowe i cywilne. Za chwilę odbędzie się...